Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Joanna Gdaniec z tej strony. Dzisiaj rozpoczynamy bardzo poświątecznie. Jak się macie, czy się zbieracie? Dajcie znać, czy jesteście. Ja, jak widzicie, jestem absolutnie od rana, w doskonałych humorach z moim bardzo wyjątkowym gościem dnia dzisiejszego. Zobaczcie, jak to się dzieje, że zaczynałam mówić o improsprzedaży w szerokich kontekstach i dzisiaj właśnie z tego powodu nasz gość. Ale zanim zaczniemy, zanim się z Tobą przywitam, Justyna, oficjalnie, bo nieoficjalnie to cześć, witaj, cieszę się, że jesteś. To chciałam zapytać, czy w ogóle są nasi też goście. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać, gdzie jesteście, kto się tu pojawia, kto z nami tutaj chce się dzisiaj z nami spotkać, kto się wyspał, kto już jest po świętach. Dajcie znać, bo chcemy być z Wami w komunikacji, chcemy z Wami rozmawiać. O, jest Dorota, witam Cię bardzo serdecznie. Dajcie znać, kto tutaj się pojawia, bo widzę, że nas coraz więcej. Czy nas widać, czy nas słychać, odezwijcie się, żebyśmy mieli tutaj i miało tutaj informację, że jesteście razem z nami, żeby zacząć, bo dzisiaj temat arcyważny i powiedziałabym bardzo taki w cudzysłowie, nazwijmy to rodzinny, bo przecież jesteśmy po rodzinnych świętach, więc ja zacznę też tak bardzo, bardzo rodzinnie. Dorota mówi, że nas widać, że nas słychać. Słuchajcie, nie bez przyczyny moim gościem jest Justyna Kopeć. I oprócz tego, albo oprócz tego, że jest po prostu bardzo, bardzo istotną osobą na rynku, jeśli chodzi o kwestię budowania marki osobistej, bo razem z Beatą Kapcewicz założyły społeczność Marka Ty Odważny, Marka Osobista, która w pół roku stała się liderem w tym temacie, w tej branży na rynku. To też osoba, która pomaga przedsiębiorczym kobietom budować ich osobiste marki, biznes online, a także jest jednym ze współtwórców i współorganizatorów pierwszej konferencji online'owej w Polsce na temat budowania marki osobistej, Marka Ty Online. I wiecie co, ale dla mnie, tak jak powiedziałam, że trochę dzisiaj rodzinne tematy, bo ja zapraszając Justynę dzisiaj do nas tutaj na live'a, to słuchajcie, rozmawiałyśmy sobie o tym, że improsprzedaż i marka osobista to takie trochę siostry. No i zobaczcie, co się dzieje, bo pewnie w prawym górnym rogu widzicie logo Marka Ty. Dokładnie przed chwilą nie wpuściły nas żadne tutajcie streamingowe aplikacje, więc Justyna użyczyła mi swoją siostrzaną aplikację do tego, żebyśmy mogli dzisiaj streamować na moim fanpage'u, więc dzięki wielkie bardzo za to, Justyna. Witam Cię bardzo serdecznie. Witajcie, moi kochani. Dzisiaj oddaję w Wasze ręce osobę, która o budowaniu marki nie tylko wie bardzo dużo, ale jest przede wszystkim skuteczna w tym temacie, robi to z ogromną klasą, zrobi to z ogromnym też takim dystansem do siebie, ale też z taką świadomością, że marka to przede wszystkim człowiek i o tym człowieku w tej marce jest bardzo dużo. Witam Cię, Justyna. Czy jest jeszcze coś, co ja powinnam powiedzieć o Tobie, co zapomniałam, albo może co jest takiego ważnego dla Ciebie, co chciałabyś powiedzieć i jak przybliżyć się naszym słuchaczom? Witaj Asiu, witajcie wszyscy uczestnicy tego live'a. Cieszę się bardzo, że tak na sporo już jest, bo już prawie 40 osób dołączyło i to po świętach, gdzie ja przypuszczałabym, że raczej będziecie odpoczywać brzuchy w górę, no bo wiecie, czasami te święta są takie do przejedzenia pełne. Natomiast tak sobie myślę, Asiu, że jeśli chodzi jeszcze o to bycie takimi siostrami, marka osobista, improsprzedaż, to ja pamiętam też, że jak zakładałyśmy z Beatą społeczność Marka Ty, to również pamiętałyśmy cały czas o sprzedaży, o improsprzedaży i pamiętam, jakie rzeczy robiłyśmy jeszcze w ubiegłym roku, my wspólnie właśnie dzięki Tobie, wyzwanie dotyczące improsprzedaży, kilka live'ów, które zawsze zachwycały osoby, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo mocno połączone jedna z drugą rzecz. Powiem Ci, że jak patrzę nawet, kto do nas dołącza, to dołączają do nas osoby, które też są bardzo aktywne, widzę na grupie Marka Ty, jest z nami Iza, jest Ela, jest Ania, jest Ewa Filipecka. Słuchajcie, moi drodzy, mam taką ogromną prośbę, jeśli zajmujecie się biznesem albo jakby w tych czasach szukacie rozwiązań, które pomogą Wam z jednej strony przejść przez ten kryzysowy czas, ale również rosnąć i znacie takie osoby, które również szukają rozwiązań i nie poddają się temu, co dzieje się dookoła, to proszę udostępnijcie tego live'a, bo być może dzisiaj zrobicie komuś dzień dobrą informacją, ważną inspiracją, ale przede wszystkim konkretnymi trzema rzeczami, na których się dzisiaj
z Justyną skupimy w kontekście budowania marki właśnie w obszarze sprzedaży, a dokładnie stricte w obszarze improsprzedawców, bo ja na tym fanpage'u, na grupie Sprzedawaj Stylu Impro również Was witam, gromadzę społeczność improsprzedawców, którzy z jednej strony właśnie są murem przy klientach w kiepskich czasach, ale jednocześnie wiedzą, jak być murem, wiedzą, jak stawiać człowieka w centrum i wiedzą, jak być edukacyjnym, empatycznym i bardzo skutecznym w sprzedaży. I tak, zaczynając tą rozmowę, witając się z Wami bardzo serdecznie, dziękując za również udostępnienia, bo widzę, że udostępniacie transmisję, dzięki wielkie. Chciałam Cię, Justyna, zapytać, bo z jednej strony mówimy, że improsprzedaż i marka osobista to siostry, ale właśnie chciałabym zapytać takie bardzo ważne pytanie, myślę, że to bardzo wielu osobom pozwoli szerzej popatrzeć na swoją rolę jako sprzedawcy. Po co jest improsprzedawcy marka osobista? Po co ją w ogóle budować? Po co sprzedawca ma to robić? To może, Asiu, zanim ja odpowiem na to pytanie, bo ono jest arcyciekawe, to chciałabym też usłyszeć od odbiorców, naszych uczestników dzisiejszego live'a, co oni uważają, dlaczego Waszym zdaniem marka osobista jest ważna dla improsprzedawcy. Napiszcie w komentarzu, podzielcie się w komentarzu, a ja za momencik odpowiem, bo pytanie faktycznie jest arcyważne, natomiast jestem ciekawa Waszych najpierw odpowiedzi. I tak sobie myślę, jeszcze nawiązując do marki osobistej, do definicji marki osobistej, Jeff Bezos, szef Amazona, który notabene teraz zatrudnia ludzi, u nich nie ma kryzysu, tylko naprawdę jest po prostu 100 tysięcy brakujących rąk do pracy, w końcu biznes online'owy, mówił wiele lat już temu, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie inni, kiedy wyjdziesz z pokoju. W kontekście biznesowym dla mnie marka osobista to jest to, że chcą inni z tobą robić biznes, nawet kiedy ciebie nie poznali w rzeczywistości, kiedy z tobą nie spotkali. No i pytanie do Was, po co jest Wam marka osobista? Czy w ogóle uważacie, że marka osobista, czy improsprzedawca powinien budować markę osobistą? Dajcie znać, bo chcemy wiedzieć, jakby jaki mamy punkt wyjścia w rozmowie z Wami, żeby dać Wam odpowiedzi, które być może zainspirują do patrzenia na ten temat inaczej, do rozumienia tego tematu inaczej, albo wręcz do zaaplikowania pewnych rzeczy, których być może do tej pory nie robiliście. Marlena pisze, że żeby zbudować sobie autorytet i aby ludzie nam ufali i widzieli w nas wartość. Witam, Kasiu, cześć, miłego dnia dla Ciebie również, żeby można założyć własny monopolowy. Można. Pisze Marcin, to tak zdrana na chyba na dobry humor, ten monopolowy, ale tutaj jest taka odpowiedź Marleny, która jest bardzo ciekawa, żeby zbudować sobie autorytet, aby ludzie nam ufali i widzieli w nas wartość. Jak Ty to widzisz, Justyna? Tak, myślę, że to jest jedno z kluczowych zagadnień dotyczących marki osobistej. Marlena, dzięki Ci za tą wypowiedź, bo ona jest naprawdę bardzo bliska nawet dzisiejszym zagadnieniom, które za chwileczkę będę tutaj poruszała i które mam przygotowane właśnie dla Was, dla improsprzedawców. Więc faktycznie, jeśli chodzi o dawanie wartości, żeby ludzie nam ufali, to jest naprawdę klucz, bo i o wiele łatwiej, jak myślisz, chyba tak mi się wydaje, że o wiele łatwiej jest robić biznes, kiedy w kraju, w którym bardzo mało osób sobie ufa, gdzie jesteśmy na ostatnich miejscach w Europie, jeśli chodzi o zaufanie ogólnie społeczne, jednak to Ty, żebyś miała przewagę, czy miał przewagę, właśnie dlatego, że Tobie już inni ufają, że już zbudowałeś jakieś ślady, zostawiłeś, w tym online'owym przynajmniej na ten moment w świecie, takie, że inni powoduje, że u nich to powoduje właśnie zaufanie, że inni chcą z Tobą rozmawiać i chcą z Tobą robić biznes. Mi to przychodzi do głowy taka rzecz, bo często rozmawiam z improsprzedawcami, którzy są nawet skuteczni, ale są skuteczni w swoich społecznościach i bardzo często mówią, że pojawiają się coraz bardziej osoby, które działają w tych social mediach i oni ich wyprzedzają. I ja sobie z nimi o takich, że w kontekście tego budowania marki, jakby budowania zaufania, budowania wiarygodności, to ja sobie myślę, że dzisiaj podobnych produktów, usług i rozwiązań na rynku jest bardzo wiele. I że dzisiaj trudno konkurować z korzyścią danego produktu czy usługi. Trudno nawet dzisiaj konkurować ceną, bo zawsze może być coś tańszego albo coś droższego. Ale myślę, że to, co stanowi absolutnie taką kluczową przewagę konkurencyjną, to jest właśnie osoba improsprzedawcy, to jest marka osobista improsprzedawcy, bo ludzie dzisiaj kupują od ludzi i chcą kupować u konkretnych osób, bo wiedzą, że oprócz tej usługi i wartości dostaną coś więcej, dostaną to coś, czego nie dostaną od nikogo innego. Tutaj Magda pisze, pokazujemy wartości budując markę, Twardzielka pisze, obecnie buduję i uczę się biznesu online, świetnie, trzymam kciuki, mam nadzieję, że ten live będzie dla Ciebie inspiracją. Wpadnij jutro na Marka Ty Online,
bo to wielka konferencja, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówić, jeśli budowanie marki jest ważne. Jan pisze, marka osobista jest naszą wizytówką, która decyduje o tym, czy ktoś chce z nami robić biznes, czy nie. Co ty na to, Justyna? Tak, to jest prawda. Marka osobista pozwala ci się właśnie wyróżnić i pozwala być tym być może pierwszym wyborem twojego klienta. Notabene badania potwierdzają, że jeśli budujesz swoją markę osobistą i ludzie ci ufają, to są w stanie zapłacić o 30% drożej za twoje usługi niż u konkurencji. Czy to nie jest dla ciebie atrakcyjna rzecz w takim razie, że możesz trochę wyżej podnieść swoją cenę i nawet tym się wyróżnić, dlatego tylko, że zbudowałeś markę osobistą? Ja mam, słuchajcie, takiego osobiście fryzjera, u którego są dwa rodzaje cynników, słuchajcie, on jest bardzo znany w ogóle na rynku trójmiejskim, ale nie tylko, bo jest coachem, jest trenerem i uczy fryzjerów sztuki fryzjerstwa. Do niego ustawiają się kolejkami ludzie tego, żeby się nauczyć tego fachu, tej wirtuozerii. I wyobraźcie sobie, że jak przychodzicie do niego, do salonu, to są dwa rodzaje cynników. Jest cennik fryzjerów z jego stajni, który wcale nie jest niski, w porównaniu jakby z tradycyjnymi cenami trójmiejskich fryzjerów, jest jego cennik osobisty 30% większy, w niektórych wypadkach nawet 50%, jeśli on wszystko robi od A do Z. Więc jakby to się bardzo pokrywa z tym, co mówisz. Asia też pisze, zwłaszcza w biznesie trenerskim, trener jest osobą, którą się de facto kupuje. 100% zgody. Asiu, dzięki wielkie, że piszesz i dzięki wielkie za twoje po prostu towary niezwykłe. Miałam okazję spróbować ten weekend i się delektować. Dzięki wielkie, że to robisz i że dajesz taką wartość do świata. I rzeczywiście jesteś z tym, że marka osobista ma absolutnie bezpośrednie przełożenie na wynagradzanie, na cenę, które możemy na tym rynku pokazać i absolutnie ją obronić, bo właśnie nasza marka osobista ją broni. Justyna, no dobrze, to gdybyśmy mieli, bo mamy dzisiaj dosyć krótkie to spotkanie, a ja chciałabym, żeby ci, którzy się z nami spotykają, dajcie znać, czy wy też chcielibyście się dowiedzieć, jak w ogóle zacząć budować tą markę jako improsprzedawca, jako osoba, która sprzedaje, która na co dzień oferuje swoją wartość, swoje produkty, swoje usługi innym osobom. Powiedz mi, co byś poleciła takim osobom, które zaczynają albo które szukają rozwiązań, jak jeszcze lepiej budować swoją markę osobistą? Czy są takie rzeczy? No tak, ponieważ dzisiaj w temacie naszego spotkania jest też to, że mamy podać trzy sprytne sposoby, kroki na to, żeby budować właśnie markę improsprzedawcy, to myślę, że zacznę od tego kroku numer jeden. I dla mnie krokiem numer jeden tutaj jest taki krok, który już był bardzo często wymieniany przez Was w komentarzach i dzięki Wam za to, że właśnie ten krok wnosiliście, to jest dawanie wartości. To jest edukowanie oraz bycie użytecznym dla swojej społeczności. To jest bardzo istotna rzecz, żebyśmy pokazywali, w jaki sposób możemy rozwiązywać problemy naszych odbiorców, bądź zaspokajać ich potrzeby. Jeśli będziemy na to odpowiadać, a improsprzedawca przecież właśnie na to odpowiada, to jest naprawdę pierwszy, najważniejszy krok, żeby budować także własną markę osobistą. I nie tylko w kontaktach jeden do jednego, ale jeśli będziesz to komunikować poprzez swoje media społecznościowe, tak jak tutaj jesteśmy teraz na Facebooku, czy poprzez kontakt już taki offline'owy, kiedy do niego w przyszłości przejdziemy, to jest też pierwszy krok do tego, żebyś budowała swoją markę osobistą, swój autorytet, żebyś budowała także zaufanie innych do ciebie. Bo jeśli ty będziesz znała potrzeby swojego odbiorcy, czyli nie znała swojego klienta dokładnie, i tutaj uwaga, improsprzedawca słucha, improsprzedawca jest tak i to samo dotyczy marki osobistej, jeśli ty słuchasz i jesteś na tak i, to naprawdę masz dużą szansę, żeby zdobywać swój rynek i żeby te osoby, które będą z tobą podążały, bądź będą tobie o ciebie kupowały, miały świadomość, że kupują od osoby, znowu, dającej wartość, ale i jednocześnie godnej zaufania. Jeśli staniesz się osobą, która rozwiązuje problemy innych osób, która reaguje na ich potrzeby, to będziesz automatycznie pierwszym wyborem tych osób. Natomiast jak to robić? Po prostu zacznij tworzyć posty. Przestań tylko i wyłącznie udostępniać treści innych. Jeśli one są wartościowe, to rób to dalej, ale w takim razie napisz komentarz, dlaczego to robisz, dlaczego udostępniasz treść innych. Natomiast jeśli
chciałabyś samodzielnie budować, pokazać swoją markę, że ty masz jakieś zdanie, bo marka osobista to jest osoba też, która ma własne zdanie, to zacznij tworzyć własne treści. Czy to w postaci postów pisemnych, grafik, czy też tak jak my w tym momencie z Asią jesteśmy na live'ie. Opowiadaj o rzeczach i rozwiązaniach, które masz już dzisiaj w swoim biznesie i które mogą budować wokół ciebie społeczność, bo jak dajesz wartość, zaczynasz tworzyć społeczność. No i tutaj nawiązując też do konferencji Marka Ty Online, która jutro się już odbędzie, 15 kwietnia, na którą Was serdecznie zapraszam, to jutro będzie taka też wyjątkowa społeczność, bo będą przede wszystkim osoby, które będą chciały się nami rozwijać, ale z drugiej strony będą osoby, aż 8 osób, wybitnych specjalistów, zresztą Asia jest jednym z tych ekspertów, którzy jutro będą opowiadać się i Asia jutro będzie mówiła o nowej erze, nowej generacji sprzedaży w dzisiejszych czasach. Będą także inne osoby, które budowały swoje duże społeczności poprzez różnego rodzaju działania. Między innymi będzie Ania Witowska, która stworzyła od postaw, od zera osoby, pierwszą osobą, która lajkowała i fanpage była ona sama, stworzyła właśnie fanpage, który ma dzisiaj 150 tysięcy ludzi. Dla kogo to było atrakcyjne? Myślę, że dla wielu osób. Pytanie tylko jest takie, czy ty jesteś na to gotowa, żeby zacząć swoją pracę od zera? Bo jutro będziemy właśnie o tym mówić, w jaki sposób dawać wartość, żeby aż taka duża liczba osób do nas się przyłączyła w trakcie, w czasie, bo to też nie trwało jeden rok. Ania buduje swój fanpage od 10 lat. Czy to właśnie... też cierpliwość na budowanie swojej marki osobistej? Do tego trzeba mieć cierpliwość. Tak, Asiu? Słuchajcie, zanim mam to pytanie w głowie, zaraz zadam, ale mam do Was pytanie. Słuchajcie, kto słyszał, że naprawdę bardzo bliźniaczą między tą marką osobistą a improsprzedażą, bo w improsprzedaży mówimy nawet, że nie używamy języka korzyści, tylko posługujemy się językiem wartości, że cały czas pytamy naszą społeczność, naszego odbiorcę, naszego klienta, co dla niego osobiście jest wartościowe. I w momencie... Jeszcze, mój drogi sprzedawco, nie tylko sprzedawać poprzez wartość, ale komunikować siebie światu poprzez konkretne wartości, właśnie czy przez używając social mediów, czy używając różnych narzędzi online'owych do budowania biznesu online, to rzeczywiście marka osobista Twoja stanie się platformą, która będzie fundamentem do tego, żebyś w bardzo prosty sposób zaczął pozyskiwać swoich klientów, bo to jest jedna z pierwszych pytań sprzedawców, którzy przyłączają się do improsprzedaży i czują, że ten styl sprzedawania jest dla nich. Pytają, no dobrze, ale jak ja mam pozyskać klienta? Często mam zadawane pytania, ale jak pracować na zimnych lidach? No właśnie, improsprzedawca nie musi pracować na zimnych lidach, bo improsprzedawca rozumie, jaka jest siła narzędzia, jaką jest marka osobista, i w momencie, kiedy świadomie ją wykorzystuje, to narzędzie wykorzystuje, kiedy świadomie nim zarządza, kiedy świadomie jakby wykorzystuje też wszystko to, co może zbudować właśnie na tym fundamencie, to nie potrzebuje pracować na zimnych lidach. To jest taki moment, w którym to rynek zaczyna iść za tobą i prosić cię albo mówić, chcę z tobą robić biznes, chcę od ciebie kupić, a nie ty musisz uganiać się za rynkiem. I takie pytanie, kto chciałby nauczyć się tak wnosić wartość do życia swoich klientów, żeby to klient przychodził i powiedział, ja chcę odkupić od Pana, tylko od Pana albo tylko od Pani. Co by zmieniło się w Twoim biznesie, gdybyś właśnie w ten sposób mógł zacząć pozyskiwać swoich klientów i zaczął wnosić do ich życia wartość? Dajcie znać głośne ja. I właśnie ja chciałam zapytać Justyna, gdybyś podała takie 2-3 przykłady, żeby to było na maksa konkretne, jak ty wnosisz wartość do swojej społeczności? Też masz ją ogromną. Zresztą razem z Beatą Kapcewicz powołałyście do życia teraz pierwszą konferencję online'ową, właśnie Marka Ty Online, gdzie zaprosiłyście, i to jest też niesamowite, 6 oprócz was prelegentów, którzy, uwaga, to jest mega istotne. To nie są jakieś wybitne osoby, które miały już super markę osobistą albo były celebrytami, czy w ogóle świetnie sobie radziły na rynku. To były osoby, które od zera, od pierwszych kroków, tak jak powiedziałeś, osoby, które jako pierwsze lajkowały swoje fanpage'e czy swoje grupy, i one od zera zbudowały społeczności do kilkudziesięciu, nawet tysięcy. Mało tego, zrobiły to najmniejszym z możliwych nakładów finansowych. Kojarzę historię Marty Baczewskiej-Golik, która swój pierwszy kurs online wydała za 1500 zł. Więc od 1500 zł też trudno zbankrutować, tak? I teraz jakby
patrzę sobie na przykład na tą konferencję i myślę, że to będzie ogromna wartość, jakby korzystać, wiesz, z 8 prelegentów, z ich lekcji, z ich inspiracji, ale też nauczyć się na ich błędach, co oni nie robili tak, czego nie polecają. Ja więc widzę sobie, że można też wartość wnosić poprzez grupowanie wokół siebie ludzi, którzy też mają marki osobiste. Jak jeszcze wnosisz wartość do życia swojej społeczności? Tak, wokół grupowania osób wokół swojej marki osobistej to jest jeden z takich przykładów. Natomiast przede wszystkim bardzo ważne jest pytanie, które musisz sobie postawić w końcu. Kto jest twoją grupą docelową? Do kogo chcesz się komunikować? Bo jeśli będziesz komunikować się do wszystkich, no to ten komunikat będzie taki bardzo miałki, taki bardzo szeroki, taki mało konkretny. A my chcemy rozwiązań, które są konkretne. I może nie dla każdego będę ja nawet dostępna w kontekście mojej komunikacji. Zresztą tak jak Asia mi przedstawiała, jestem głównie dla przedsiębiorczych kobiet. I to już jest zawężenie mojej grupy docelowej. I teraz, jeśli ja znam swoją grupę docelową i jeśli ty poznasz swoją grupę docelową, jeśli wiesz, do kogo już mówisz, z kim chcesz się komunikować, to wiele łatwiej będzie ci budować wartościowe tematy, wartościowe posty wrzucać. Ja na przykład, kiedy znam swoją grupę docelową, no to mam wypisane zwykle od 3 do 5 obszarów tematycznych, którymi chcemy się zajmować. Nawet bardzo osobiście też się je znajduje. I w tych obszarach tematycznych zwykle jest bardzo dużo pytań, które mają osoby. Więc ja sobie je grupuję. Media społecznościowe na przykład działanie w offline, na przykład sprzedaż, na przykład jakieś inne rzeczy. Kiedy pogrupuję i mamy już informację dotyczącą tego, w jaki sposób, co jest moim tematem, czyli szukam, właściwie mam je gotowe, bo ludzie sami przychodzą do mnie z pytaniami, które mi zadają. Więc odszukuję w moich messengerach, w moich wiadomościach prywatnych, w kontakcie indywidualnym z osobami, też notuję sobie rzeczy, które są dla nich wyzwaniem, dla moich odbiorców. Jeśli to jest wyzwaniem, na przykład w jaki sposób budować markę osobistą krok po kroku, no to ja w tym momencie mogę dać odpowiedź na przykład poprzez live, który robię, tak jak zresztą dzisiaj to robimy tutaj razem z Asią dla Was. I wtedy krok po kroku Wam pokazujemy, w jaki sposób możecie, jakie działania możecie podjąć, żeby zacząć już działać. Mogę zrobić też z tego na przykład post i wtedy w poście, w tekście piszę o tym, w jaki sposób ja sobie z tym radziłam, albo jak radzą sobie moi klienci, bo zawsze jednak opinia klienta ma większe znaczenie niż to, co mówimy sami o sobie. To przecież chyba już każdy tego mocno doświadczył, jak bardzo ważna jest potęga rekomendacji, o której tu jeszcze dzisiaj będziemy też mówić. Więc to są między innymi te przykłady, dzięki którym ja buduję wartość, którą daję swoim odbiorcom. To są po prostu konkretne rozwiązania, ale też wartość mogę budować nie tylko konkretnym rozwiązaniem, ale na przykład pokazaniem siebie od kulis, zaplecza swojej pracy, takim uchyleniem trochę rąbka tajemnicy, bo my jesteśmy z gruntu rzeczy ciekawi. Ciekawi, co się wydarza u kogoś innego. No, w końcu nie bez przyczyny jest popularność pudelków i innych rzeczy cały czas bardzo duża, oczywiście funkcjonujących na internetach. I też my tak troszeczkę powinniśmy jako marka osobista, osoby budujące marki osobiste zapraszać naszych odbiorców właśnie za kulisy. To też uwiarygadnia nas w oczach innych, że my się nie boimy tego pokazać, że my nie jesteśmy znikąd, że my pokazujemy na przykład, jak się przygotowujemy, tak jak dzisiaj chociażby w kontekście konferencji, do konferencji, która będzie za moment, czy jak przygotowujemy materiały dla naszych klientów, to jest naprawdę arcyciekawe. Z drugiej strony to też jest możliwość pokazania troszeczkę naszego lifestyle'u. I to jest kolejny element budowania wartości naszego odbiorcy, bo prawdopodobnie nasz odbiorca będzie z nami dlatego też, że on aspiruje do stylu życia, który właśnie my mamy, albo który chcemy kreować, albo do którego zapraszamy. W związku z tym, jeśli pokażemy fragment naszego lifestyle'u, i uwaga, tutaj nie mówię o pokazywaniu rodziny, bo niektórzy mają tutaj duże obiekcje, po prostu wybierz, bo to ty decydujesz, co pokazujesz innym ludziom. Wybierz to, co dla ciebie jest akceptowalne, żeby właśnie im pokazać. Jeśli pokażesz na przykład, że czytasz książkę, że na przykład pojechałaś na wycieczkę, albo coś innego, co może być dla nich atrakcyjne z ich punktu widzenia, to jest także dawanie wartości. Chociaż bezpośrednio nie ma dużo do czynienia być może z twoim produktem i twoją ofertą, ale jednak to jest ta właśnie motywacja, inspiracja dla twojej społeczności. Dzięki wielkie za to, że o tym mówisz, Justyna, bo jakby Iza napisała taki bardzo ciekawy komentarz, który chciałabym tutaj przytoczyć. Iza napisała,
Gdybym zaczęła budować, wnosić wartość do życia moich klientów, moje poczucie wartości, wzrosłoby moje poczucie wartości, nabrałabym wiadru w żagle. I chcę zauważyć tutaj taką jedną rzecz. Ty dając wartość, sama nabierasz wartości, bo następuje sprzężenie zwrotne. To, co dajesz, wraca. Ty dajesz wartość, dostajesz wartość od swojej społeczności. I jakby to się jest w pewnym momencie, robi się taki mechanizm kuli śnieżnej. Więc wyjdź z tą wartością taką, jaką masz dziś, już tu i teraz. Pokaż to światu, co masz tu, w tym danym momencie, a świat też cię zapyta o więcej, bo to tak się dzieje, że ludzie, jeśli podążają za czymś wartościowym, to mają do tego pytania. Ale też powiedziałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy, z którą boryka się bardzo wielu improsprzedawców i ludzi, którzy też budują swoje biznesy online'owe, biznesy sieciowe, biznesy trenerskie, biznesy terapeutyczne, bo często rozmawiałam, że ci ludzie chcieliby wyjść do świata i mówić, właśnie wnosić wartość, to mnie ogromnie cieszy, pytają jak robić live'y, pytają jak robić webinary, a ja mówię, dobrze, super, że to chcesz zrobić, to powiedz mi, do kogo będziesz mówić, kto jest twoim odbiorcą, do kogo konkretnie to, co masz do powiedzenia, może spowodować, że rozwiąże czymś problem. I tutaj spotykamy się na pewne schody, ponieważ docieramy do takiego momentu, kiedy ja słyszę takie zdanie, nie no, mój produkt jest dla wszystkich. Często słyszę to na przykład u osób z biznesu sieciowego, albo na przykład osób z rozwoju osobistego. Nie no, przecież poczucie wartości to powinien budować każdy, albo nie wiem, o zdrowie powinien dbać każdy, albo pieniądze powinien zarabiać każdy. I tak, zgadza się, tylko że jak coś jest dla każdego, to jest do niczego, dla nikogo i jakby bardzo łatwo jest rozmyć taki komunikat, więc cieszę się, że mówisz, że kluczowe jest odważenie się na to, żeby nie bać się zawęzić swojej grupy docelowej i tak jak ty mówisz do przedsiębiorczych kobiet, tak ja zawęziłam mocno sprzedaż do improsprzedaży i jej nie kupi każdy, nie każdy chce być improsprzedawcą, który się stawia człowieka w centrum, działa w zgodzie ze sobą, w zgodzie z wartościami, ale to już bardzo mocno definiuje moją grupę docelową, ale sam fakt, że ja właśnie działam z osobami, które się zajmują wrażliwymi tematami, czyli stawiają człowieka w centrum, psychologowie, terapeuci, coachowie, trenerzy, osoby z biznesów sieciowych, sprawia, że po prostu ta moc tego przekazu jest większa. I tutaj patrzę na grupę docelową, coś... Tak, chciałam tylko dodać, że nawet Kevin Kelly, to jest taki Amerykanin, szef Wired, to jest amerykańskie czasopismo, między innymi dotyczące trendów w marketingu, także online'owym, on już 20 lat temu usnuł taką tezę, że wystarczy tobie 1000 prawdziwych fanów, żeby żyć życiem ponadprzeciętnym. On zrobił w tym zakresie badania. Wśród ludzi, którzy zajmują się w taki sposób twórczością artystyczną, pisarze, wokaliści, ale także blogerzy i osoby zajmujące się online'ami. I faktycznie wystarczy nam tak mała grupa docelowa, a my się często skupiamy na tym całym świecie, który, tak jak tutaj Joanna powiedziałaś, jest po prostu wszystko, jak jesteś dla wszystkich, jesteś dla nikogo. Notabene, zobacz na mnie, jeśli ja bym dzisiaj komunikowała się, a jestem osobą 40+, komunikowała się z nastolatkami, to raczej, szczerze powiedziawszy, nawet jeśli bym mówiła, że ten mój marka osobista dla was jest ważna, to nie do końca by mnie kupili. Być może dlatego, że nawet ja ich języka już do końca nie znam. Więc jeśli chcę wejść w moją grupę docelową, to też muszę poznać język, którym ona operuje. Ale też o wiele łatwiej mi jest komunikować się z osobami, które są w wieku podobnym do mnie. I faktycznie większość moich odbiorców albo odbiorczyń mojego przekazu to są kobiety, które mają w okolicach 35-45 lat, czyli są mniej więcej w 10 latach zamieszczą się mojego też wieku. I tak samo dotyczy ciebie. Zastanów się, czy na przykład jak jesteś mamą, to nie łatwiej było ci komunikować do mam, których problemy znasz, bo sama ich doświadczasz na co dzień, niż akurat wejść w rynek singielek albo jeszcze mężczyzn singli i dopiero im przedstawiać jakąś ofertę. Myślę, że to będzie troszeczkę trudne. Magda pisze, ja wróciłam do przeszłości, dlaczego ja szukałam, kim byłam jakiś czas temu. Dzięki wielkie, że o tym piszesz, Magda. Marlena pisze, genialny przekaz z tym 1000 fanów, daje do myślenia 1000, Marlenko, nie 100, bo napisałeś 100, ale to pewnie jest literówka. No i właśnie, chciałam was zapytać, kochani, kto z was czuje, że jeszcze nie ma do końca doprecyzowanej grupy docelowej i chciałby wiedzieć, jak to zrobić, napiszcie w komentarzu grupa docelowa, zobaczymy, ile jest takich osób, które czują, że już są blisko, ale jeszcze widzą, że rzeczywiście te 1000 fanów, takich właściwych,
prawdziwych, takich po prostu uszytych na miarę Twojej wartości, którą wnosisz do rynku, mógłby zmienić obraz Twojego biznesu, Twojej sytuacji finansowej, postrzegania Ciebie jako eksperta, daj znać w komentarzu, pisząc grupa docelowa, będziemy wiedzieć, bo być może to jest temat, który trzeba tutaj szerzej poruszyć. I jeśli grupa docelowa jest dla Ciebie takim tematem, który jest istotny, to powiem tak, nie wiem, co robisz jutro od godziny 9 do 17, ale na pewno jeśli grupa docelowa jest czymś, gdzie szukasz odpowiedzi, jak ją zdefiniować, jak budować do niej przekaz i jak ją właśnie zawęzić w taki sposób, żeby była absolutnie dopasowana do wartości, jaką wnosisz, to zapraszam Cię, żebyś dołączył do konferencji Marka Ty Online już jutro, z uwagi na to, że tam 8 osób będzie pokazywało Ci i cały czas mówiło w tym temacie również, jakby, bo każdy zaczyna od tego, że jak chcesz wyjść do świata na szeroką skalę, to musisz wbrew pozorom i paradoksalnie zawęzić swoją grupę docelową i wtedy dotrzesz do tego świata, który jest właściwy dla Ciebie, dla Twojego przekazu, dla Twojego produktu, dla Twojego biznesu. Widzę, że wiele z Was tutaj ma taką potrzebę. Agnieszka pisze, grupa docelowa. Próbowałam, ale ciężko mi to ustalić. Agnieszka, zajrzyj jutro do nas na konferencję. Jestem przekonana, że dostaniesz tam wiele inspiracji i wskazówek. Jak to będzie z tą grupą docelową jutro na konferencji, powiedz? To ja jeszcze jedną rzecz, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić, a mówiliśmy tutaj o wartości, ja się pytała mnie przed chwileczką, jakie są sposoby na dawanie wartości, to te osoby, to taki prezent ode mnie, bo to jest prezent, który normalnie możecie kupić w sklepie Marka Ty, natomiast dzisiaj w prezencie ode mnie, od Beaty Kawcewicz, myślę, że fantastyczna rzecz, e-book 55 sposobów na angażujące posty, no właśnie takie posty, które dają wartość. Jeśli do 12 dzisiaj, czyli do południa, zakupisz bilet udziału w konferencji Marka Ty Online, a link już tutaj masz wrzucony, to dodatkowo prześlemy Ci jeszcze właśnie ten e-book, całkowicie za darmo, w cenie biletu dostaniesz dodatkowo e-book z 55 sposobami na angażujące posty. Słuchajcie, mieć 50 sposobów od Justyny i Beaty, jak budować wartościowe posty na wasze fanpage, różne grupy. Myślę, że to jest wartość dodatkowa dla osób, które dzisiaj do południa zdecydują się na jutro wziąć udział w konferencji Marka Ty Online. Zapraszamy Was serdecznie. Razem jutro sobie staniemy na scenie dla odmiany tej online-nowej. Tak. Ja uwielbiam. Także. Ale wracając, Justyna, mamy tą grupę docelową. Wyobraźmy sobie, że mamy grupę docelową. Wiemy, jaką chcemy wartość wnosić. No to jak wnosić tą wartość? Bo jest dzisiaj masa sposobów. Można robić różne rzeczy. Można bywać na Facebookach, na Instagramach, na LinkedInach i na Twitterach, gdziekolwiek. Jak wnosić tą wartość? Co każda marka powinna robić, żeby rzeczywiście tą wartością dzielić się na szeroką skalę? Moi drodzy, to już o tym mówiłam. Po pierwsze, zacznij tworzyć własne treści. Tu znowu podam Ci jedną jeszcze regułę, która została zbadana z kolei i uknuta przez samego Facebooka. Mianowicie kilka lat temu Facebook badał zachowania swoich odbiorców. I wyobraź sobie, że wśród wszystkich globalnie odbiorców Facebooka 90% ludzi to są ludzie, którzy są pooglądaczami. To może tak ładnie nie brzmi, ale to są po prostu osoby, które tylko i wyłącznie śledzą życia innych i Facebook służy im właśnie takiego trochę podglądania życia innych. To jest 90% osób, które nie tworzy w ogóle własnych treści. Jeśli chcesz przejść do grupy, która już daje wartość, która już wnosi coś do swojej społeczności i staje się rozpoznawalna, czyli buduje markę osobistą, to wystarczy, że przejdziesz do około 9-8% osób, które właśnie dają wartość przez to, że udostępniają treści innych, komentują treści innych, czyli to, co robisz Ty w tym momencie, tutaj będąc na tym live'ie, bądź różne reakcje dodają do tych treści innych osób. Przez to też dajesz się poznać, naprawdę dajesz się poznać. Natomiast jeśli chcesz budować markę osobistą, która faktycznie zaczyna mieć znaczenie w oczach innych, takie już porządne, to dołącz w takim razie, zapraszam Cię bardzo serdecznie, do 1-2% osób, które tworzą własne treści. To jest aż taka cyfra globalnie. Zobacz, jakie małe przejścia musisz zrobić. I tak krok po kroku, jeśli tylko przejdziesz od tej grupy osób, a już przyszedłeś, jeśli tu komentujesz ten live, do tej właśnie mniejszej grupy, z tej dużej do tej mniejszej grupy, 8-9% osób, które komentują, które się udzielają, które tutaj nawet Joanna Cię przywitała, niektóre osoby, ale też jej przywoływała komentarze z imienia i nazwiska,
Zobacz, że już masz markę osobistą, zaczyna się o tobie mówić. Jeśli nawet osoba, która prowadzi ten live, zaczyna używać twojego imienia bądź twojego imienia i nazwiska. Jeśli z kolei chcesz być coraz bardziej skuteczna, także jako improsprzedawca, to zacznij tworzyć po prostu własne treści. Jakiekolwiek własne treści, czy to będzie post, czy to będzie grafika, ale niech one będą podpisane twoim imieniem i nazwiskiem, bo przecież jako marka osobista, jako improsprzedawca, największą twoją siłą jest właśnie twoje imię i nazwisko. Jego wstydzić się naprawdę nie powinnaś, nie powinieneś. Przychodzi mi tutaj do głowy, bo bardzo ciekawy dałaś pomysł, żeby tworzyć własne treści. To nie znaczy od razu wyskakiwać z kursem online i nie wiadomo budować jakie studio w domu i jak nagrywać i jak się oświetlać, tylko to wystarczy od takiego małego, maleńkiego kroku. Zresztą to taki tip dla ciebie, jeśli bardzo wiele osób, Justyna, napisało tutaj o grupie docelowej, zobacz, zawężenie celowej to jest dzisiaj wielkie wyzwanie, wielki dylemat. I tak sobie myślę, że takim jednym tipem do tego, jak sprawdzić, kto może być moją grupą docelową, jest właśnie zacznij pisać na Facebooku, zacznij robić live'y i sprawdź, pod którymi postami, pod którymi grafikami, pod którymi treściami masz najwięcej komentarzy i lajków. To jest prawdopodobnie pierwszy kierunkowskaz, pierwszy wskaźnik tego, jakimi treściami, jakimi wartościami może być zainteresowana twoja społeczność. I jakby pójść po nitce do kłębka. Jeśli zaczyna jeden post 0 lajków, drugi 12, no to jest różnica. To zacznij wokół tego tematu, który jest ważny, uwaga, dla twojego odbiorcy. I to jest takie mega improsprzedażowe podejście. Robisz rzeczy dla klienta, nie dla siebie. I to jest taka duża różnica w przejściu z myślenia, ja jestem na Facebooku, jestem i używam Facebooka, bo to jest social media, ja tam sobie jestem w jakiejś społeczności i używam sobie go do rozrywki, a przejściem na tą stronę takiego przedsiębiorcy, myślenia bardzo strategicznego o Facebooku jako narzędziu również do budowania marki, który daje mi zarabiać pieniądze. I tu mi kojarzy się jeden z prelegentów konferencji Marka Ty Online, bardzo młody człowiek, Konrad Gandera, który osiągnął gigantyczny sukces, jeśli chodzi o biznes, który buduje sieciowo, online'owo, budując również dzięki temu ogromne struktury w biznesie sieciowym. I to jest osoba, która mówi, ja już dzisiaj nie wchodzę na Facebooka po to, żeby sprawdzić, kto napisał jaki post i komu dać lajka czy komentarz. Ja bardzo świadomie wykorzystuję to narzędzie w social media do budowania mojego biznesu, do tego, żeby on mi generował dochody, kiedy ja śpię. On też będzie jednym z prelegentów, prawda, na Markety Online. Tak, dokładnie. Konrad również będzie jednym z prelegentów naszej konferencji, więc jeśli chcesz, na przykład działasz dzisiaj w biznesie sieciowym, chcesz dowiedzieć, jakie on narzędzia wykorzystał, a na konferencji będzie pokazywał takie rzeczy, których jeszcze nie mówił oficjalnie, nie mówił na swoich kanałach, to naprawdę myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby dołączyć do konferencji, tym bardziej, że do południa masz jeszcze szansę odebrać ten bonusowy e-book. I dodam jeszcze taką jedną rzecz, o której tutaj wspomniałaś, że jest taki paradoks budowania marki osobistej, że marka osobista to jesteś ty, bo to jest twoje imię i nazwisko. Tylko ona definiuje się w oczach twoich odbiorców, co oznacza, że to odbiorca powinien znaleźć w tobie tak naprawdę samego siebie. I to jest taki paradoks, kiedy mówimy o marce osobistej, mówiąc o samych sobie, że powinniśmy tutaj my postawić, czasami niektórzy mówią nawet na własne ego, nic bardziej mylnego. Właśnie powinniśmy postawić na drugiego człowieka i to jest bardzo spójne także z improsprzedażą. I myślę, i też takie bardzo, mam nadzieję, że wyczutujecie tu tipa kolejnego od Justyny, która mówi, bo tutaj Agnieszka bodajże pisała taki komentarz, że ona próbowała stworzyć, jakby zdefiniować swoją grupę docelową, ale poległa. No właśnie, to pomyśl o sobie, kim ty jesteś, czego ty potrzebujesz, jakby czego ty szukasz. To jest taka pierwsza też podpowiedź do tego, jak to zrobić. I piękne podsumowanie, chociaż bardzo oczywiste, grupy docelowej dała Ewa. Ewa, dzięki ci za nie. Grupa docelowa to grupa do celu, do sukcesu. Do celu. Masz jakiś dzisiaj cel, to potrzebujesz grupy, która ma podobny cel. Znajdź ludzi, którzy mają podobny cel i daj im wartość w kontekście tego, jak ty doszedłeś już do miejsca, w którym jesteś. Jak znaleźć, pyta Agnieszka, osobę, która pomogłaby postawić pierwsze kroki w internecie?
Agnieszko, co najmniej dwie osoby tutaj takie siedzą przed tobą, ale jeśli szukasz więcej, to ja cię zapraszam. Dzisiaj Justyna jest osobą, która pomaga nie tylko budować marki osobiste kobietom, przedsiębiorczym kobietom, ale również pomaga stawiać ich pierwsze kroki w biznesie online. Jutro na ten temat cała konferencja. 8 osób, 8 praktyków biznesu online, biznesu budowane poprzez też social media. We własnej osobie Beata Kapcewicz i Justyna Kopeć jako główne sprawczynie tego całego zamieszania, które będą też się dzielić swoją wartością i zaprosiły do wywiadów ze sobą gości, którzy będą pokazywać różne aspekty, różne obszary, różne branże, w których można budować swoją markę osobistą, więc Agnieszko, koniecznie pojaw się jutro na naszej konferencji. Myślę, że znajdziesz tam odpowiedzi na bardzo wiele Twoich pytań. Dokładnie tak, a ja teraz dodam jeszcze kolejny punkt, tak żeby to uporządkować, bo tych punktów macie, zobaczcie, bardzo dużo, to nawet Asia podkreśla jeszcze, znajdujcie w wypowiedziach jeszcze dodatkowe tipy, które się pojawiają, bo one się pojawiają, no to jako infosprzedawca, ale też jako osoba budująca markę osobistą, jeśli ją budujesz, a mówiłam przed chwileczką trochę o ego, z pozycji tylko ego, czyli dajesz wartość, pokazujesz swój lifestyle, być może edukujesz, czyli robisz się taki wow, super jestem, podnosisz swoją wartość, też o tym też mówiliśmy przed chwileczką, to nie zapominaj o jeszcze jednej rzeczy, poza grupą docelową, która jest bardzo ważna, żeby w końcu postawić produkt, pokazać swoją ofertę odbiorcom. Bo jeśli o tym zapomnisz, to być może będziesz dalej tylko i wyłącznie karmiła swoje ego tymi lajkami i komentarzami. Natomiast prawdopodobnie nimi nie nakarmisz siebie, nie nakarmisz swojej rodziny, nie zdobędziesz niezależności finansowej. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby w tym wszystkim, w dawaniu wartości, nie zapominać jeszcze o tym, żeby pokazać swój produkt. On często będzie komentarzem i zakup u ciebie będzie właściwie komentarzem do wartości, którą ty dajesz. I znowu tak sobie myślę, jakie to jest bliskie infosprzedaży. Natomiast nie bój się pokazywać, co ty masz do zaoferowania, jakim konkretnym produktem, usługą, jaką ofertą możesz rozwiązać problem i potrzebę twojego odbiorcy, bo to jest myślę, że kluczowe do tego, żebyś mogła poczuć się też taka spełniona również finansowo i żebyś wiedziała, że to, co robisz, ma głębszy sens, nie tylko moment taki, który da ci poczucie właśnie spełnienia w postaci lajków i komentarzy, ale też to działanie, które do tej pory robiłaś, ma po prostu sens na przyszłość i możesz tak działać skutecznie. A tutaj też było takie właśnie pytanie, jak postawić pierwsze kroki w internecie, także jeśli chodzi o biznes online, jeśli nie pokażesz swojej oferty, no to po prostu trudno będzie ci bardzo budować tak naprawdę biznes online. I tutaj też mówiłyśmy przy okazji już wypowiedzi dotyczącej wartości, między innymi o tym, że możesz tworzyć swoje kursy online. Jutro będzie Marta Baczewska, która właśnie na ten temat się wypowie, która tak jak Asia wspominała, postawiła kurs za 1500 zł, inwestycja w pierwszy kurs była. I to jest nadal najlepszy sprzedający się kurs u niej, który kupiło już, uwaga, blisko 1000 osób. Ale może dzisiaj przygotowanie do kursu to jest dla ciebie coś zbyt dużego. To może w takim razie masz już coś, co możesz dać od razu, na przykład w postaci swojej konsultacji, czyli rezerwacji twojego czasu dla jednej konkretnej osoby. Może jesteś w stanie tylko taki produkt ci zaoferować. Ale być może twoja uważność, twoja uwaga na drugiego człowieka i poświęcenie mu tej godziny czasu w postaci konsultacji przyniesie mu o wiele większy zysk niż na przykład tworzenie w tym momencie kursu online, który też wymaga przygotowania. Jeśli chcesz, znowu linkuję do tej jutrzejszej konferencji, wiedzieć jak niektóre z osób, bo każdy będzie dzielił się własnymi przykładami, budowały swoje produkty, budowały swoje rozwiązania, to jutro naprawdę jest do tego dobry moment. Będzie też Michał Zawadka, który jest autorem, uwaga, 8 bestsellerów i jego wydawnictwo mieści się u niego na biurku. Po prostu u niego na biurku, a sprzedał książek na ponad 250 tysięcy egzemplarzy. 250 tysięcy egzemplarzy książek, produktu fizycznego. Także da się zainspirować osobom, które mają niewątpliwie fantastyczne sukcesy w budowaniu swojej marki osobistej, ale także w budowaniu oferty dla swoich odbiorców. To jest z kolei super bliskie podejściu, o którym my w ogóle rozmawiamy w Improsprzedaży, że jeśli chcesz w ogóle dzisiaj być skuteczną marką osobistą, bo to jest ten temat, Justyna, zobacz, bo jedno to jest wnosić wartość, pokazywać światu, no bo każda marka osobista musi po prostu być do świata. To w ogóle to dawanie wartości to jest absolutny must have. No ale w pewnym momencie, moja droga Marko, musisz zacząć nauczyć się sprzedawać.
bo jeśli chcesz, jakby, żeby marka osobista była inwestycją, a nie kosztem twoim, inwestycją, czyli inwestuj w budowanie marki osobistej, ale potem zwrotem będzie to, że dasz swoim odbiorcom, swojej społeczności kurs, e-book, książkę, nie wiem, konsultacje. I to uczyni ciebie skuteczną marką osobistą, dlatego że uzyskasz zwrot z zainwestowanego przez siebie czasu, energii, zaangażowania. I teraz chcę ci powiedzieć, jeśli w pewnym momencie tego nie zrobisz, to jak myślisz, twój świadomy, twoja świadoma społeczność, twój świadomy odbiorca, jak tyle go wyedukujesz, dasz mu taką ogromną wartość, zbudujesz coś wokół siebie, to on będzie miał potrzebę też zamanifestowania tego świata i skonsumowania tej wiedzy. Więc jak mu nie dasz produktu, który mu pomoże to zrobić, który mu powie, jak on może coś zrobić, to on, jak myślisz, dokąd on pójdzie? No pójdzie tam, gdzie dostanie produkt. Więc będziemy też mówić, słuchajcie, na marce Ty Online, o tym, jak marka osobista powinna spieniężać swoją inwestycję, jak powinna być skuteczna w sprzedaży właśnie poprzez budowanie produktów, poprzez budowanie różnorodnych produktów i dlaczego musi stać się doskonałym sprzedawcą samego siebie, żeby mogła osiągać po prostu skuteczność finansową, która daje jej styl życia i możliwości budowania jeszcze większego zasięgu, jeszcze większej skali docierania do odbiorców. Kasia pyta, dzień dobry, a czy będzie dostęp po konferencji, by się z nią zapoznać, czy tylko na żywo? Są dwie opcje. Kasiu, koniecznie zajrzyj na markatyonline.pl. Jest tam możliwość i uczestniczenia live, i potem również dołączenia i otrzymania materiału retransmisyjnego. Sprawdź, jakie tam są szczegóły. Wszystko na tej stronie jest, jak również jaka jest agenda, z kim się jutro tam spotykamy. Aleksandra pisze, dzień dobry, dopiero dołączyłam do live. Tak, linka już wysłałam. Cieszę się, Olu, że jesteś. Także mamy, zobaczcie tutaj, piękne bliźniacze połączenie znowu marki osobistej i improsprzedaży, czyli będąc sprzedawcą empatycznym, który słucha, który stawia człowieka w centrum, który edukuje swoją też społeczność, przez co wnosi wartość do tej społeczności, naucz się w końcu stać murem przy kliencie i zapytać się go, czego on potrzebuje i dać mu to rozwiązanie, na które on jest gotowy, żeby właśnie zatrzymać tego klienta przy sobie i cały czas go ze sobą rozwijać. Powiedzieliśmy, mam wrażenie, że o więcej niż dwóch rzeczach, ale podsumowując, pamiętacie, jeśli chodzi o budowanie, trzy sprytne kroki w budowaniu marki osobistej improsprzedawcy. Pierwsze, dawaj wartość. Drugie, miej swoją ofertę. No i że została nam trzecia rzecz, bo już po prostu nam czmycha ten czas jak zawsze z tobą. Z tobą jest tak, że ten czas mija, ja nie wiem, jak to się dzieje. Powiedz, jaka jest trzecia rzecz, ten trzeci sprytny krok. Mam takie poczucie, że on też będzie bardzo spójny z tym, o czym uczymy się w improsprzedaży. Co to jest ta trzecia rzecz? Tak, trzecia rzecz, którą dla Was przygotowałam, taka, która pozwoli Wam działać, nawet jeśli macie duże społeczności, nawet jeśli macie problemy z doświadczeniem, z kompetencjami, to jest ogrzewanie się w świetle innych osób. To są po prostu rekomendacje innych osób. Przypuszczam, że każdy z Was jest w stanie zdobyć przynajmniej jedną, dwie rekomendacje od innych ludzi na Wasz temat. Nawet jeśli nie świadczyłaś do tej pory usług, za które brałaś pieniądze, to prawdopodobnie są wśród Twoich znajomych, być może nawet przyjaciół, osoby, które skorzystały już na Twoim poradnictwie, na Twoim doradztwie. I także możesz poprosić o to, żeby udzieliły Ci rekomendacje. Może nie do Twojego produktu, jeśli go nie znają, ale przynajmniej do Twojej osoby. A tutaj myślę, że bez problemu znajdziesz kilka osób, które będą polecały Ciebie dalej. Siła rekomendacji jest niesamowita i to jest to, o czym też mówiłyśmy tutaj już dzisiaj, że to, co powiedzą o Tobie inni, ma o wiele większe znaczenie niż to, co Ty powiesz sama o sobie, czy sam o sobie. W związku z tym daj szansę, żeby inni poznali Cię przez również opinie innych osób. Wtedy nabierasz wiarygodności, ludzie mają do Ciebie zaufanie, bo już inni potwierdzają to, że jesteś skuteczna, o skuteczności znowu Cię dużo bardzo mówiłyśmy. W związku z tym, jeśli chcesz działać jako improsprzedawca, chcesz budować swoją markę osobistą, to siła rekomendacji stanowi tutaj podstawę do tego, żeby właśnie ją wykorzystać. Ja mówię o tym bardzo często, natomiast mimo że mówię, to mam wrażenie, że bardzo mało osób w dalszym ciągu
korzysta właśnie z potęgi rekomendacji. Notabene jest nawet e-book, który niedawno powstał, który nazywa się Potęga rekomendacji. Zacznij wierzyć w tą potęgę rekomendacji, ale przede wszystkim ją testować, czyli zacznij zbierać te rekomendacje. Jeśli nie masz już naprawdę rekomendacji, to być może spotkałeś jakąś osobę, która ma swoje społeczności, być może zrobiłaś sobie, czy zrobiłaś z nią zdjęcie. Opublikuj na mediach społecznościowych zdjęcie, na przykład jeśli masz z Joanną Gdaniec, z Joanną właśnie Gdaniec, że uczysz się... albo tak, że uczysz się od najlepszych, żeby to pokazać innym, bo to też ciebie uwiarygadnia w oczach innych. Nasze marki osobiste, które są już dosyć silne, powodują to, że inne marki osobiste też przy nas zyskują na jakości, zyskują właśnie na wiarygodności. W związku z tym wykorzystaj swój telefon, przejrzyj swoją galerię zdjęć, zobacz, z kim zdjęcia sobie robiłaś w ostatnim pół roku, roku czasu i nawet tą formę wykorzystaj do tego, żeby pokazać innym, że ty się przynajmniej uczysz od najlepszych, jeśli już nie doradzasz, albo jeśli masz obawę przed tym, że zapytać się kogoś, czy poprosić kogoś o rekomendację taką wprost dotyczącą ciebie, czy też twojego produktu, twojej oferty. Myślę, że to jest taki tip, który naprawdę warto już dzisiaj wziąć i jeszcze zanim dzień się skończy, w ciągu najbliższej godziny, nie odkładaj tego na później, tylko teraz pomyśl o 3-5 osobach, których może wysłać zapytanie o udzielanie rekomendacji i zrób to po prostu od razu. Tutaj bardzo pomagając Wam też, chciałabym Was zainspirować do tego ćwiczenia. Ono jest mega impro. Czy ktoś chciałby dzisiaj jeszcze zdobyć właśnie te rekomendacje? Kto chciałby dzisiaj sobie, że tak powiem, zabezpieczyć się przynajmniej jedną rekomendacją, która będzie dla niego też być może historią, która pozwoli mu lepiej poruszać się na rynku, zdobywać lepiej klientów. Jeśli tak, dajcie znać, ja w komentarzu zrobię z Wami małe ćwiczenie, które teraz właśnie chciałabym zaproponować. I jak usłyszę ja od chociaż 4 osób, to wtedy będę Was inspirować, bo inaczej to nie. Natomiast też myślę sobie o online-owym dzisiaj działaniu, bo w świecie online robimy sobie zdjęcia na żywo, ale słuchajcie, będąc z kimś na Zoomie, czy nawet teraz oglądając z nami, zobaczcie tego live'a, wystarczy, że zrobicie print screena, czy telefonem zdjęcie, uczymy się od Joanny Gdaniec i Justyny Kopeć, umiem jakby poszerzam swoje horyzonty w obszarze budowania marki osobistej, jestem przy tych, którzy mają praktykę i wiedzę z pierwszej ręki, zobaczcie, to już też jest, jakby pokazuje Wam, gdzie Wy spędzacie czas, w jakim środowisku Wy jesteście. I teraz Dorota by chciała, Marlena by chciała, Krzysztof by chciał. Dobrze. Chciałabym, żebyście teraz sobie zapisali chociaż jedną osobę, która Wam przychodzi teraz do głowy, która kiedyś albo już niedawno powiedziała o Was coś dobrego, co jak usłyszeliście, pomyślicie sobie, naprawdę to o mnie? Macie takie osoby? Pomyślcie sobie, wypiszcie sobie ją z imienia i nazwiska. Jeśli to jest osoba, jeśli to jest więcej osób, wypiszcie sobie te imienia i nazwiska. Osoby, które nie dały Wam komplement, ale pokazały Wam, powiedziały Wam coś takiego, gdzie Wy tak myślicie, naprawdę? Ty tak mnie widzisz? Ty tak mnie postrzegasz? Naprawdę to jest o mnie? Zapiszcie to sobie, zapiszcie sobie coś takiego. Nie wiem, ktoś o Was powiedział na przykład, ale z Ciebie solidna firma. Być może ktoś Was tak Wam powiedział. Napiszcie sobie to i proszę, jak sobie napiszecie te imiona i nazwiska, to tak jak Justyna dzisiaj już powiedziała, dzisiaj do końca dnia skontaktujcie się z tymi osobami i zapytajcie się, co mieli na myśli mówiąc Wam to, że to jest dla Was ważne, że właśnie sobie o tym myślicie, bo to dla Was było odkrywcze i zapytajcie się, co ta osoba miała na myśli mówiąc do Was taką rzecz. Właśnie udostępniłam live z własnym komentarzem. Gratuluję Agata, tip zadziałał, widzicie? Można to zrobić od ręki, budować wartość poprzez dodanie komentarza na temat treści, które podaje ktoś inny. Czyli wracając do ćwiczenia, najpierw wypisz sobie imię i nazwisko osoby, która powiedziała o Was coś, co Was zaskoczyło pozytywnie, na zasadzie naprawdę tak mnie postrzegasz i zadzwoń jeśli do niej albo napisz, zapytaj się, co miałeś dokładnie na myśli i zapytaj sobie się, czy możesz tą jej opinię umieścić dzisiaj wraz z Waszym zdjęciem. Możecie to zdjęcie zrobić sobie zestawiając w Mixu czy w jakiejś innej aplikacji Twoje i jego zdjęcie. Chodzi o takie proste rzeczy. I moje pytanie, mam takie pytanie, kto z Was dzisiaj zrobi to do końca dnia?
głośne ja, bo od takich małych rzeczy zaczyna się, słuchajcie, przygoda w podróży, która nazywa się budowanie świadome, budowanie marki osobistej. Od takich małych rzeczy, jakie zrobiła właśnie Agata, która udostępniła live'a, ale nie tylko udostępniając go, tylko pisząc swój komentarz, dodając swoją wartość do wartości, która już się dzieje live. Więc słuchajcie, kto z Was dzisiaj zadzwoni lub napisze do osoby, która ostatnio powiedziała mu coś, co zaskoczyło Cię mile i na zasadzie naprawdę tak o mnie myślisz, to niesamowite, że tak mnie postrzegasz. Kto z tego uczyni wartość nie tylko dla siebie i dobre samopoczucie dla siebie, ale również dla świata, żeby świat się mógł dowiedzieć, czego może się od Ciebie spodziewać, co, jaką Ty wnieść możesz wartość. Zrobię to, napisał Krzysztof. Gratuluję, trzymam za Ciebie kciuki. Jest nas 48 osób. Powiem Wam, że cieszę się, bo już druga osoba dołącza, trzecia osoba to zrobi, słuchajcie, coś pięknego, oczywiście, że to zrobi, pisze Jan. Ja trzymam za Was kciuki razem z Justyną. Tak można budować markę małymi krokami, krok po kroku, robiąc swoje i nie przejmując się, że raz jest pod górę, raz nie. To jakaś magia? Tak, Piotr, to może być nawet magiczne. Justy, jutro spotykamy się, ja jestem podekscytowana tym spotkaniem, dlatego że ośmioro prelegentów, osiem gęstych, merytorycznych jutro case'ów, przypadków z różnych branż, z różnymi osobowościami, o różnym wieku, o różnej też historii swojej biznesowej i zawodowej. I gdybyś miała taką jedną rzecz dzisiaj powiedzieć osobom, które być może jeszcze zastanawiają się, czy dołączyć, czy nie, czy to jest w ogóle sens, to co byś powiedziała dzisiaj osobom, żeby zaprosić je jutro do nas na markety? Oprócz tego, że oczywiście jak zamówią do 12, to dostaną e-booka 55 sposobów na angażujące posty, które normalne są odpłatnie w sklepie Markaty, ale dla osób, które zamówią dzisiaj bilet do 12, otrzymają to w prezencie. Dorota pytała, że już zamówiła, czy dostanie. Tak, otrzymasz tego e-booka, cieszymy się, że będziesz. Dzięki za pomysł, rekomendacja i zdjęcie z tą osobą. Dawno nie zbierałam rekomendacji. Agnieszka, osobiście udzielę Ci dzisiaj rekomendacji. Uwielbiam to, co robisz. Możesz się zgłosić do mnie, jestem pierwsza. Ewa, tak, to siła przyciągania. No to jedna rzecz, dlaczego jutro warto spędzić czas na markatyonline.pl? Myślę, że taką rzeczą, jeśli jesteś zdecydowana na to, żeby działać w online, ale też budować swoją markę osobistą i ćwiczyć techniki infrasprzedaży, poznawać skuteczne narzędzia, które innym dały niesamowite zasięgi, budowały ich niesamowitą społeczność, to jutro powinnaś być razem z nami, dlatego że dowiesz się rzeczy, których nie publikowaliśmy do tej pory w innych mediach. Dowiesz się kulis dojścia na ten szczyt. Bo widzisz, ja mam takie wrażenie, że my u innych osób obserwujemy ten szczyt, ten sukces, który już widzimy. Tylko zapominamy o tym, że tego sukcesu też jest droga. I tutaj mówiłam o drodze 10 lat do 150 tysięcy fanów na Facebooku u Ani Witowskiej. Nowa generacja improsprzedaży i w ogóle sprzedaży w przypadku Joanny Gdaniec, który teraz kryzys pokazał, jeszcze jakie narzędzia można dodatkowe wdrożyć w sprzedaż, żeby ją w tym momencie, w tych czasach obecnych wykorzystać, żeby ta sprzedaż nadal biła rekordy. Dowiesz się o rzeczach, które do tej pory my trochę też zasłanialiśmy, trochę nie pokazywaliśmy. Dowiesz się nawet o kulisach budowania społeczności marka Ty i powstania tej społeczności, jak w ciągu 3 miesięcy, czy też pół roku, i to już jest czas obecny, nie 10 lat, tylko naprawdę kilka tylko miesięcy, doszłyśmy do liderów rynku. Ja podzielę się z Tobą naprawdę przykładami, które wdrożyłam razem z Beatą Kapcewicz, żeby zbudować tą społeczność, żeby zbudować ten projekt, który jest dzisiaj na ustach bardzo wielu osób, a on powstał dokładnie rok temu, bo też ta konferencja jest pierwsze urodziny naszej społeczności. Więc to nie jest już historia, która by powodowała, że potrzeba Ci 10 lat, bo być może dzisiaj możesz mieć lepsze narzędzia, które albo inne narzędzia, które sprawią, że możesz być już marką, która rozpoznawalną w ciągu tych 2-3 miesięcy, a prawdopodobnie jeszcze tyle będziemy na kwarantannie. W związku z tym, jeśli myślisz na poważnie o tym, w jaki sposób uniezależnić swoje działania od koronawirusa, od tego, co się dzieje w rynku offline'owym, to na pewno jest dobrym sposobem bycie jutro, czy dobrą decyzją bycie jutro na konferencji Markety Online. A poza tym, no myślę, że te nazwiska mówią same za siebie. Joanna Gdaniec, Anna Witowska,
Kandera, Anna Jankowiak, do siebie dojdę za momencik, Michał Zawadka, Marta Baczewska-Golik, Beata Kapsewicz i Justyna Kopeć, to myślę, że te nazwiska już bardzo dużo znaczą dzisiaj na rynku i warto od nas się uczyć i tą wiedzę brać, a tę wiedzę jutro mamy dla Ciebie tylko i wyłącznie w tej grupie elitarnej, chcemy ją przekazać. Klienci po wykonaniu usługi twierdzą, że są zadowoleni, a później nie udzielają rekomendacji. To jest bardzo ciekawy tip. Słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie od Marty. Dzięki wielkie, że o tym piszesz, bo właśnie co, jakby jaki jest sposób na to, żeby uzyskać rekomendacje od osoby, która jest zadowolona z usługi. O tym będziemy jutro bardzo mówić, dlatego że to jest bardzo mocno związane z tym, o czym Justyna mówiła na samym początku, o dawaniu wartości. Upewnij się, że na pewno w oczach Twojego klienta to, co dajesz, jest wartościowe, a nie tylko w Twoich oczach. To jest pierwsza rzecz, zarówno dla improsprzedawców, jak i dla markety, więc bądź jutro z nami, żeby się dowiedzieć, co to znaczy prawdziwa wartość, bo jak jest prawdziwa wartość, to rekomendacja idzie naturalnie, jeśli tylko o nią już jesteś gotowy poprosić, bo nikt ci nie da rekomendacji, bo to jest dodatkowy wysiłek, ale jeśli potrafisz o to właściwie poprosić, to to dostaniesz. No i słuchajcie, nie byłybyśmy sobą, bo my mamy zawsze taki sposób, przecież my spotykamy się nie po to, żeby tylko sobie pogadać, bo to robiłyśmy przez weekend, świętując też wspólnie z Justyną, ale was chcieliśmy zapytać, słuchajcie, jaką jedną rzecz zabieracie dzisiaj ze sobą z tego spotkania, bo właśnie już je kończymy, z wami spotkamy się, mamy nadzieję, na jutro na Markety Online. Ale dajcie znać, jaką jedną rzecz zabieracie dziś ze sobą. I uwaga, chciałabym wiedzieć, co wdrożycie z tej jednej rzeczy, którą zabieracie ze sobą. Marlena pisze, dziewczyny, jest moc. Jak zabierasz moc, to do działania, bardzo proszę, Marlena. Jan pisze, czas odezwać się do osób, z którymi współpracujemy po rekomendacje, które mogą pokazać dalej. Słuchajcie, teraz jest najlepszy czas, bo ludzie jeszcze na takie rzeczy mają możliwości czasowe i przestrzenne, z chęcią rozmawiają, bo siedzimy na kwarantannach w domu, więc to jest świetny pomysł. Trzymam kciuki, Jan. Kto jeszcze co zabiera? Dajcie znać, co zabieracie dzisiaj ze spotkania z Justyną, której ogromnie dziękuję za to, że w ogóle tuż po świętach była gotowa wstać, wnieść wartość z tym, co tutaj przygotowała dzisiaj dla społeczności impro sprzedawców, sprzedawaj w stylu impro. Wiara we własną markę. Cieszę się, Dorota. Trzymam kciuki, żeby ta wiara przeniosła się w działania i w rezultaty, bo pamiętajcie, że zawsze za właściwymi decyzjami stoją właściwe działania, a za właściwymi działaniami zawsze idą właściwe rezultaty, więc być może jedną z takich decyzji, którą możesz dzisiaj dla siebie podjąć, jest uczestnictwo w konferencji jutro, ty decydujesz. Zabieram waszą energię, dziewczyny. Coś pięknego. To dziel się dalej. Zatem podaj dalej. Agnieszka pisze, dzięki za motywację do działania. Justy, to jest u nas po prostu nagminne, że jak my się spotykamy razem, to ludzie zabierają masę energii. Ja też nie czuję coraz więcej z tobą. Dzięki, że jesteś. I zapiszę grupa docelowa, rekomendacje, coś pięknego. Ustalenie grupy docelowej, super Ela, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że jutro się widzimy. Agata, ja muszę się bardzo skoncentrować na potrzebach grupy docelowej, a zmieniałam branżę w sprzedaży, więc i grupa docelowa się zmieniała. Dokładnie, zmieniając branżę, zmieniasz absolutnie grupę docelową, ale pamiętaj, że twoja grupa docelowa jako twojej osoby nie zmienia się, więc też zadbaj o to, żeby to połączyć. Zabieram energię do zmiany, pisze Magda. Trzymam kciuki, Magda, i do zobaczenia jutro. Dla mnie jest ważne, że mogłam was posłuchać. Dziękuję i czekam na jutro. My się też nie możemy doczekać, Dorota. Marlena, grupa docelowa to podstawa dla biznesu. Uff, jak dobrze, że to piszesz, cieszę się bardzo. Iwona, publikowanie swoich postów. Mam nadzieję, że dzisiaj staniesz się posiadaczem e-booka Justyny, które chcę sprezentować wszystkim osobom, które do 12 dołączą do konferencji Markety Online, więc trzymam kciuki za publikację. Marta pisze, określenie wartości, jaką mogę dać. Piękna sprawa. Dorota, przekaz do grupy docelowej, moja wartość. Coś czuję, że dzisiejsze nasze spotkanie upłynęło pod znakiem dawaj wartość właściwej grupie docelowej. O tym jutro szerzej i w bardzo konkretnych punktach, krokach na markatyonline.pl. A ja coś czuję, że to nie nasze pierwsze, znaczy to nasze pierwsze spotkanie w tej społeczności, Justyna, ale wierzę, że nie ostatnie i wierzę, że jeszcze dasz się zaprosić tutaj do improsprzedawców. Dzięki wielkie za udostępnienie twojego
streamingowego studia, bo moje zawiodło, więc społeczność, która po prostu szuka rozwiązań. Ot tak. Do zobaczenia, kochani, już jutro. Marlena jeszcze pisze, jeżeli kupuje, jeśli kupię dostęp do materiału z retransmisją, to e-book obowiązuje. Tak, e-book też obowiązuje, jak najbardziej zapraszam Cię do tego. Też wszystkie osoby, które kupią czy jutrzejszą konferencję na żywo, czy też retransmisję i materiały pokonferencyjne, otrzymają e-booka Justyny, która obiecała w prezencie 55 sposobów na angażujące posty. Dzisiaj do południa, także spieszcie się. Justyna, dzięki wielkie za Ciebie, za to, w jaki sposób budujesz świadomość razem z Beatą Kapcewicz marki osobistej w Polsce. Coś czuję, że nie tylko, bo też poza jej granicami się ta wartość rozchodzi. Także dzięki wielkie. To ja jeszcze tylko z jedną rzeczą. Dziękuję Tobie, Asiu, za to, że odkryłaś również przede mną świat improsprzedaży, bo to są też narzędzia improsprzedaży, którym ja się posługuję na co dzień. Jako osoba, która buduje markę osobistą, więc jestem niesamowicie wdzięczna za to, że życie postawiło nam tak drogi, że te nasze drogi przecięły się i że mamy możliwość teraz już nawzajem się inspirować, ale wcześniej to ja się inspirowałam bardzo mocno od Ciebie, ucząc się, bo dla mnie sprzedaż, wiecie co, to była najgorsza z rzeczy, o której w ogóle mogłam myśleć. I dopiero Anna pokazała mi, że może to być w zgodzie ze sobą, w zgodzie z odbiorcą i całkiem przyjemne doświadczenie. No i tak zyskałam kolejną siostrę w moim życiu, mam przystaną markę Ty. Improsprzedaż lubi chodzić z nią bardzo parami, także czerpcie z nas, będziemy się starać, żeby nasze proste, równoległe czasem się po prostu splatały i improwizowały. Tymczasem Twardzielka jeszcze pyta, o której jutro zaczynamy. Słuchajcie, Marka Ty Online, konferencja startuje jutro o godzinie 9. Na stronie markatyonline.pl znajdziesz całą agendę. Twardzielko, mam nadzieję, że dasz radę być jutro z nami. Książka Jasi jest świetna o improsprzedaży. Dzięki wielkie, Agnieszko, cieszę się bardzo. Nie mogę skończyć, więc kończymy już, bo powiem jeszcze tak. Wszystkiego dobrego, kochani. Do jutra, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Cześć.